Od czwartku trwa kwalifikacja wojskowa. Wprawdzie od przełomu 2008 i 2009 roku młodzi ludzie nie wychodzą z komisji wojskowej z biletem do jednostki, ale ocena pod kątem przydatności do służby w wojsku jest nadal obowiązkowa i powszechna. Okazuje się, że zasadnicza służba wojskowa wciąż istnieje w polskich ustawach, jednak jej realizacja została zawieszona. W określonych sytuacjach przepisami, ustawą ta służba wojskowa może być odwieszona i będzie dotyczyła, tak jak kiedyś, wszystkich mężczyzn. Tak, wówczas była ta zasadnicza służba wojskowa, kilkadziesiąt tysięcy młodych mężczyzn co roku było wcielanych do wojska, czy to na okres 2 lat, 3 lat, pod koniec to już były okres służby, nawet do pół roku był skrócony. W tej chwili nie mamy takiej sytuacji. Mimo to wojsko nie narzeka na brak kandydatów do służby. To są ochotnicy, jest ich dużo, bardzo dużo. To też świadczy o tym, że oferta wojska na nich jest po prostu ofertą interesującą, dobrą ofertą. Na naszym, choćby lokalnym rynku nie ma bezrobocia. Więc skoro tak dużo osób do nas przychodzi, to znaczy, że zawód żołnierz jest zawodem ciekawym, interesującym, którym każdy młody człowiek może się zainteresować, a przynajmniej zapoznać z realiami tego zawodu. O co w tym wszystkim chodzi? Możliwość zapoznania daje na przykład służba, terytorialna służba wojskowa. Kwalifikacyjne spotkanie z komisją to naprawdę nic strasznego. Zapraszam wszystkich, przez co rokrocznie tutaj się spotykamy. Do kwalifikacji wojskowej każdy z 19-latków otrzyma wezwanie od pana prezydenta. Powinna ta osoba się stawić w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach. Tam na tym wezwaniu jest ta informacja. Jest również informacja, co taka osoba powinna ze sobą zabrać. Ano powinna zabrać jakiś dokument tożsamości, zdjęcie o wymiarach 3x4 cm. Powinna zabrać zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki. Ja zwracam uwagę, zaświadczenie, a nie legitymację szkolną. Jeżeli ktoś już ukończył szkołę, no to świadectwo szkolne. To trzeba zabrać i po prostu tutaj przyjść. Spotykamy się z tymi młodymi ludźmi w świetlicy, w takim pomieszczeniu, gdzie opowiadamy im o wojsku, o różnych formach służby wojskowej. Naprawdę to są ciekawe spotkania, jest bardzo dużo pytań. W tej chwili takie spotkanie już trwa. Kolejnym etapem jest wstępne założenie ewidencji wojskowej. My sprawdzamy te dokumenty, o których przed chwilą wspomniałem. Najważniejsze, kolejny element, to są badania. Pan doktor bada, kieruje na dodatkowe badania do lekarzy specjalistów, więc można powiedzieć, że tutaj są same korzyści. Czasami ktoś, kto chce być przebadanym, to z tego tytułu musi poczekać troszeczkę w kolejce, kilka dni, a tutaj wszystko na miejscu załatwiamy w szpitalu. Po tych badaniach następuje wydanie orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej. Jest to dokument, który stwierdza, że dana osoba posiada jaką kategorię zdolności do służby wojskowej, do czynnej służby wojskowej. Są to kategoria A, B, D, E. Te oczywiście kategorie mają odpowiednie znaczenie. Ja wszystkim życzę kategorii A, bo ta kategoria świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi. Na koniec rozmowa z przedstawicielem, z moim przedstawicielem, wojskowego komendanta uzupełnień, wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli książeczki wojskowej. Przejście przez tę kwalifikację warunkuje ewentualną późniejszą karierę zawodową w wojsku. Jest też niezbędnym warunkiem wstąpienia w szeregi terytorialsów, ale też pozwala na podjęcie studiów na uczelniach wojskowych. Możliwości jest bardzo dużo. Co istotne, obowiązek stawiennictwa na komisji kwalifikacyjnej mają również niektóre kobiety. Komisja kwalifikacyjna dla mieszkańców Suwałk potrwa do 28 lutego. Po kwalifikacjach dla miasta Suwałk przyjdzie czas na kwalifikacje dla powiatu suwalskiego. Tak? Czyli po tym terminie rozpoczniemy kwalifikacje dla powiatu suwalskiego. W międzyczasie rozpoczniemy również 11 lutego, rozpoczniemy w Augustowie kwalifikację wojskową. Później ta kwalifikacja będzie w Sejnach. Także wszystkich gorąco, serdecznie zachęcam do udziału w tej kwalifikacji. To jest obowiązek. To mówimy twardo, jasno, jest to obowiązek dla pewnej grupy osób, ale to nic strasznego.